To jest diabeł, którego nie da się wypędzić postem i modlitwą. Mawiano o niej w Polsce. Naprawdę ze świecą szukać drugiej tak znienawidzonej osoby. Tak wśród współczesnych, jak i potomnych w całej naszej historii. Zarzucano jej trucicielstwo, lekkie prowadzenie, zachłanność, łamanie wszelkich praw. Jednym słowem wszystko, co można było sobie wymyślić. Z drugiej strony, jeśli wierzyć różnym artykułom, na przykład internetowym, to nawiozła ona do Polski tyle nowości, że bez tego wszystkiego trudno było sobie wyobrazić nasz kraj. Dziś bohaterem programu jest królowa Bona Sforza, wielka postać polskich dziejów, z jeszcze większą, a do tego często czarną legendą. Nawet jej rodzony syn posądzał Bonę, że otruła mu dwie żony. O fascynującej, naprawdę fascynującej kobiecie, ale też o tym, co z ziemi włoskiej do Polski, do polskiej, rozmawiam z profesorem Wojciechem Tygielskim z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Ja się nazywam Łukasz Starowiejski. A propos legend, to mi brat kucharz opowiadał ostatnio taką historię o przywiezieniu po raz pierwszy do Polski krewetek. Opowiadał dosyć długo, jak to przez góry jechali na tych mułach, jak ten lód tam przynosili i tak dalej. Jak to miliony kosztowało, a wszystko po to, żeby Bona miała je na stole. Nie udało mi się zweryfikować tej historii, ale ona pokazuje jedno, że ta osoba jest niezwykłym mitem. Nie tylko jest postacią historyczną, ale ma bardzo silny, zakorzeniony u nas mit. Co do krewetek, od razu mi się skojarzył nasz wielki mistrz i nauczyciel profesor Marian Małowist, który pytany o różne rzeczy potrafił odpowiedzieć: nie wiem, nie badałem. Otóż ja w sprawie krewetek chętnie bym zacytował profesora Małowista, dlatego że nie potrafię tego ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, podobnie jak wiele innych wątków, które Bony dotyczą. To prawda, zwłaszcza że wtedy, jeżeli cokolwiek jadano na takich królewskich stołach, to być może ryby, a te takie robaki morskie, to bardzo długo było pożywienie dla biedoty. Ale mi nie chodzi o te krewetki konkretnie, bardziej chodzi o ten mit. O to, że naprawdę, jak czytamy sobie w internecie, co przywiozła królowa Bona, to pojawia się mnóstwo rzeczy. Od warzyw, wiadomo, przez zioła, makarony, po nawet jamnika przeczytałem gdzieś. Znaczy ja bym mniej wymieniał te konkretne rzeczy, a powiedziałbym przywiozła wzorce. Dlatego, że jej atrakcyjność pobytu w Polsce, sam fakt, że została królową Polski, musiał działać na wyobraźnię. I teraz, jeśli ona przyjeżdża z takimi właśnie pewnymi przyzwyczajeniami, czy z pewną formacją kulturową, o której na pewno jeszcze porozmawiamy, to tak sobie wyobrażam, że to oddziałuje. Ludzie chcą się do tego upodobnić, więc ja bym nie wymieniał konkretnych potraw, może dlatego, że nie jestem specjalistą od spraw kulinarnych. Nie wiem, nie badałem. Nie wiem, nie badałem, ale raz napisałem, tu się pochwalę, artykuł do księgi pamiątkowej profesora Andrzeja Garlickiego, wielkiego smakosza, i tam stawiałem pytanie, dlaczego kuchnię włoską doceniliśmy tak późno. Dlatego, że w moich czasach, czyli w okresie staropolskim, ta kuchnia jest pogardzana. Nie, proszę się tak nie postarzać, panie profesorze. No ja tak młodo wyglądam, ale mój okres to jest okres staropolski tak naprawdę, więc wieki XVI, XVII, XVIII mniej więcej się orientuję, natomiast później to tylko może mi się wydawać. Ale rzeczywiście ta antywłoskość, o której też na pewno jeszcze porozmawiamy, typowa dla XVII wieku i później narastająca, jak słusznie pan przytoczył ten cytat jeszcze późniejszy, prawda? To ona miała w sobie też taki rodzaj lekceważenia. Lekceważenia dla ludzi, którzy jedzą sałatę, kalafiory, a nie mięso, groch i inne. Są takie dokładne cytaty z pamiętników z ówczesnych czasów, że ta kuchnia włoska to się najeść kompletnie nie da i nie wiadomo po co ona jest. Do włoskiego bankietu na czczo nie usiędę. To Wacław Potocki. No właśnie. To wiele mówi. Ja się zastanawiam nad takim rozdwojeniem jaźni swego rodzaju. Z jednej strony mówi się o niej trucicielka, i to jest bardzo mocno zakorzenione. Osoba, która no, jest winna mnóstwu różnych zbrodni, mniejszych, większych, przynajmniej tak mamy to zakodowane w głowie. A z drugiej strony to jest osoba, która na koniec zapełnia nam stoły. No od trucicielki brać jedzenie? No ale myśmy później chyba się namyślili, żeby jeść to, co ona ewentualnie mogła postulować. Natomiast co do trucicielstwa, zgodzi się pan, że łatwo jest takie oskarżenie rzucić, dużo trudniej jest to udowodnić, a tym bardziej udowodnić w dawnych wiekach. Więc oczywiście wielu się pochylało nad tymi wątkami, prawda? Są dwa takie często przywoływane, prawda, czyli ostatni książęta mazowieccy, których odejście z tego świata no jakoś tam można uznać za korzystne dla integralności terytorium państwa polskiego i w ogóle jego rozwoju. Oraz dla tego, żeby Bona miała lepsze ziemie, ale to za chwilę. Dobrze, będziemy rozmawiali o tym w drugiej części, bo też powiemy o tym, że sam syn Zygmunt August oczywiście pisał w listach teksty, o których potem opowiemy, które sugerowały, że on się bał tej podobno umiejętności. Ale zacznijmy od tej postaci, naprawdę fascynującej. To jest taka osoba, która jest zupełnie innej kultury, przychodzi do nas i do tego z bardzo dużym bagażem doświadczeń. Ona rodzi się 2 lutego 1594 roku w księstwie Mediolanu. Żeby powiedzieć, że ma życie usłane różami, to tego nie można powiedzieć, chyba że bierzemy tylko łodygi, a nie bierzemy płatków, bo tam kolców było dużo więcej niż tych płatków. Oj tak, znaczy ona rodzi się w Vigevano, prawda, czyli bardzo blisko Mediolanu i to jest to księstwo, gdzie rządzą wtedy Sforcowie po Viscontich. No ale rzeczywiście, jak pan słusznie sugeruje, bardzo szybko ona musi opuścić ten Mediolan, także spędza tam tylko kilka pierwszych lat swojego życia. I do tego w trudnych warunkach, bo księstwem rządzi jej brat jej dziadka. Ona jest nie po linii, bo tak naprawdę jest wnuczką jej brata, prawowitego władcy. No i ten Ludovico Il Moro traktuje bardzo, delikatnie mówiąc, po macoszemu, chociaż to nie powinno być feminizmu, tylko wręcz przeciwnie. W każdym razie tam są historie o tym, że jej mama musi prosić o ubranka dla dzieci i tak dalej, i nawet błazen się nad nimi lituje. Ale jest taka teza, wydaje mi się, interesująca, bo wydaje mi się, że w kwestii samej Bony wiele nowego się już powiedzieć nie da, ale ewentualnie sugerował to kiedyś sam Wacław Pociecha, ale też i późniejsi autorzy, że nie znamy tego okresu funkcjonowania małej dziewczynki na dworze niezwykle rozwiniętym, renesansowym, nowoczesnym. Na ile te bodźce na nią wpływały, to jest jeszcze taki temat, który ewentualnie można by pociągnąć, że Leonardo da Vinci tam wtedy tworzy, krótko mówiąc, żeby symbolem zamknąć tę całą potencjalną... Ze Sforców jest przecież dama z łasiczką. To jest przecież portret jednej z osób z tej rodziny. Ona potem jedzie razem z mamą do Neapolu, gdzie z kolei stryj mamy jest księciem, ale też niedługo, bo za chwilę zajmują to wojska papieskie i wojska francuskie i ona znowu jest ta rodzina, ta mama z córką i synem, już bez syna, przepraszam, z córką czy z córkami, jest bezdomna. Udaje jej się wreszcie zdobyć prawa do księstwa Bari-Rossano. To Bari-Rossano wróci jeszcze do nas. No i tam wreszcie znajduje dom. Tak, więc ona jest z Bari i tam znajduje dom na zawsze, prawda, bo tam jest pochowana. To też jest dość symboliczne, ale zastanawiałem się właśnie, na ile ona jest przesiągnięta tą kulturą włoską, bo co to znaczy wtedy? Jesteśmy na przełomie XV-XVI wieku, prawda? Czyli we Włoszech mamy renesans rozwinięty i wspaniały, a my dopiero zaczynamy panowanie Zygmunta Starego, które będzie symbolem tego przełomu renesansowego w Polsce. Więc można sobie wyobrazić, że jest ten dystans kulturowy i że ona od razu... Poślubimy ją od razu, czy... Nie, jeszcze poczekajmy chwilę, bo to jest bardzo ciekawe, jak potem jest wychowywana. Chodzi o to, że oczywiście ma profesor rację, że ona przechodzi do innego świata. Świata, który już się powoli zmienia, już nawet przed nią się trochę zmienia, ale też przechodzi z innego świata w sensie takim, że są tam małe republiki, które ciągle walczą, które każde chwyty są dozwolone. Polska jest jednak taka, powiedziałbym... pod tym względem trochę naiwna w porównaniu do tego, jak wyglądają te dwory, knowania, zasadzki, otrucia, te wszystkie historie między tymi państewkami włoskimi, z udziałem Francji, Hiszpanii. O tym bym jeszcze chętnie podyskutował, ale na pewno różnica taka fundamentalna, wydaje mi się, polega na tym, że Włochy te podzielone, te państewka i tak dalej, to są miasta. To, co jest ważnego we Włoszech, to jest miasto, a to, co ważnego jest w Polsce, to jest wieś, nie chcę tego nazwać wsią, ale prawda, normalnie to, co się ważnego dzieje, to jest Zamość, gdzie sobie siedzi kanclerz zamojski, a nie Warszawa, która dopiero w momencie, kiedy staje się tą potencjalną stolicą, zaczyna przyciągać tych ważnych ludzi, którzy zaczynają tam sobie budować swoje pałace. I zupełnie inaczej traktuje się kobietę we Włoszech, jeśli chodzi o materiał na, powiedzmy, władcę. Tutaj zacytuję nauczyciela królowej, przyszłej królowej Bony. Nie pamiętam, czy ona miała wtedy 9 czy 10 lat, może trochę więcej. Zacznij po trochu nabywać wiedzę o mężczyznach, ponieważ urodziłaś się, by rządzić mężczyznami. Taki, no, mocne. Tak, bardzo mocne. Mocne, no, zwłaszcza w tamtych czasach. Kiedy będziemy się zastanawiali nad fiaskiem całej kariery Bony w Polsce, ostatecznym fiaskiem, no to być może tu jest właśnie klucz i tu jest odpowiedź. I ja się zawsze tutaj wracam myślami do Łukasza Górnickiego i tłumaczenia dworzanina polskiego z Baltazara Castiglione, prawda? Gdzie mamy renesansowy tekst, który ma przedstawiać polskiemu czytelnikowi kulturę włoską i tam dyskutują o ważnych sprawach kobiety. Górnicki, żeby być przekonującym i dobrze odebranym, te kobiety eliminuje z rozmowy. Więc to jest pewna symbolika, prawda, pokazująca ten dystans kulturowy. Czy ona miała rządzić mężczyznami? No być może tak, no skoro miała być energiczną, skuteczną władczynią, no to jakoś podlegać jej mieli mężczyźni. Jest zresztą bardzo dobrze wykształcona, to podkreślają też na przykład emisariusze z dworu polskiego, którzy ją obserwują, przyjeżdżają obejrzeć królewnę, ale jest też, no właśnie, bo mamy taki obraz Bony w Polsce zanotowany, że to jest taka korpulentna pani, około 50, no nieładna na pewno już wtedy, a ona była... Muszę protestować. Ładna była. W wieku 50 lat też? No właśnie. Chodzi o to, że mamy ten portret taki główny, zachowany właśnie osoby, która jest, no, matrona. Nazwijmy to, chyba to będzie dobre określenie. Ale ona, jak przyjeżdża do Polski, to jest dziewczyną. I to jaką? Zaraz zacytuję. List, on trochę upiększający być może, no bo to był list ambasadorów do króla. Co się tyczy piękności osoby samej, nic się ona nie różni od portretu. Najpiękniejsze jasne włosy, podczas gdy co tym dziwniejsze rzęsy i brwi czarne, oczy raczej anielskie niż ludzkie, czoło gładkie i pogodne, nos prosty, żadnego garbu, ani zakrzywienia nie mający, pierś śnieżnej białości, nadobne ramiona, rąk zaś piękniejszych widzieć nie można. Tak donosili emisariusze do króla, gdy zobaczyli. No właśnie, cytuje pan tutaj Jana Konarskiego i Stanisława Ostroróga, ten znany tekst, który miał zachęcać, jak rozumiem, króla do małżeństwa. Oczywiście takie teksty musimy czytać z pewną podejrzliwością, podobnie jak te następne charakterystyki Bony, które były pisane przez panegirystów. Ale ja chętnie wierzę, że taka włoska uroda mogła być udziałem. To przypominam to, że ona znalazła się jako, były też listy i poezje pisane o niej, to też może być oczywiście wynikające z kultury dworskiej. Na pewno coś w niej musiało być, do tego była bardzo dobrze wykształcona, to też podkreślają, tak, podkreślają ci emisariusze, ale też nauczyciele, że ona mówi biegle po łacinie i cytuje starożytnych pisarzy i ma łatwość wypowiedzi, to wszystko razem pokazuje taką, no, niezwykłą postać, już wtedy, niezwykłą postać jak dla mnie. No właśnie, wtedy się pojawia pytanie, na ile to jej przybycie rzeczywiście zmienia tę rzeczywistość dworską, prawda? Na ile te jej cechy i jej atuty mogły oddziaływać na jej dworskie otoczenie i ja myślę, że jak najbardziej oddziaływały, tylko ja, jest taki opis samego ślubu, prawda? I jest mowa o ogromnej liczbie gości, którzy przyjechali z nią w Orszaku, tam kardynał Ippolito d'Este i mnóstwo ludzi, 600 osób. I z tych 600 osób podobno około 1/3 pozostało w Krakowie. No to był zastrzyk osobowości. No, różnych Pan profesor zresztą skręca na ten swój ulubiony wątek, do którego na pewno dotrzemy. Dobrze, proszę. Ja jeszcze na chwilę we Włoszech zostanę, bo jedną ważną rzecz jeszcze chciałem pokazać po to, żeby jakby pokazać, dlaczego tak mocno pojawiały się te argumenty o trucicielstwie. Otóż Bona Sforza ma dwie słynne ciotki, z którymi jest w dobrych relacjach. Katarzyna Sforza, która jest słynna przede wszystkim, nie tylko z tego, ale sporządziła recepturę trucizny, która wedle życzenia mogła zabijać w 2 tygodnie lub w miesiąc. I jeszcze ważniejsza, jeszcze bardziej legendarna ciotka, córka papieża, Lukrecja Borgia. no to właściwie chyba nie muszę wyjaśniać. To jest chyba taki synonim trucicielstwa. Kwintesencja zła. I ona jest w dobrych relacjach z nią, więc zacytuję na koniec tej części pierwszej rozmowy Marię Bogucką, która w biografii Bony pisze tak. Zrozumieć można, czemu w Polsce powstała tak łatwo i rozprzestrzeniła się tak szybko legenda o Bonie trucicielce. Fama pięknych, niebezpiecznych ciotek krążyła po Europie. No tak, ale jeszcze trzeba dodać Machiavellego, prawda? Machiavellego nikt w Polsce specjalnie nie czytał, ale było przekonanie, że jest taki autor, który formułuje cyniczne rady dotyczące rządzenia. I ten Machiavel w publicystyce szlacheckiej pojawia się bardzo często i łączy się z manierami, metodami makiawelowymi, które też jakoby Bona potrafiła stosować. Do dzisiaj zresztą to nazwisko krąży w takim języku codziennym. Makiaweliczny plan na przykład, to jest to. Ze mną jest profesor Wojciech Tygielski z Uniwersytetu Warszawskiego i jesteśmy już w Polsce. Bona przyjeżdża do Polski. Już zostawmy tę historię, jak była swatana. Tam cesarz uczestniczył w tym między innymi. No ale w ogóle skąd się wzięła Włoszka na polskim tronie? Bo to jest trochę taki egzotyczny mariaż, a może bardzo egzotyczny nawet. Znaczy, wydaje się, że kwestia małżeństwa Zygmunta Starego no to była kwestia dość nieoczywista, dlatego że chcę przypomnieć, iż Zygmunt Stary miał wcześniej żonę, prawda, która się nazywała Barbara Zapolia. Którą kochał zresztą bardzo. Ale która zmarła bardzo szybko, chyba po 3 latach małżeństwa. I każde małżeństwo króla oczywiście miało jakiś sens polityczny i to pierwsze było takim właśnie ukłonem dość antyhabsburskim, bo było nawiązaniem do takiego stronnictwa narodowego na Węgrzech, jeśli można je tak określić wtedy. Natomiast poszukiwania kandydatki czy na żonę, tam się pojawia chyba księżniczka mecklenburska, mantuańska. To jest jednak związane, jak mi się wydaje, z Kongresem Wiedeńskim 1515 i z sytuacją polityczną na froncie moskiewskim, bo tam jest bitwa pod Orszą, utrata smoleńska, tam jest bardzo gęsto między związkiem z Barbarą Zapolią a tym nowym ślubem. Dużo się dzieje politycznie i myślę, że ci doradcy rozglądają się za taką formułą, która doprowadzi do jakiegoś modus vivendi z Habsburgami. No bo to jest ten główny konkurent, prawda? I ustalenia Kongresu Wiedeńskiego, czy też Zjazdu Wiedeńskiego, no są takie, które okazują się niekorzystne dla nas w przyszłości, bo ta sukcesja, prawda, w Czechach i na Węgrzech pozostanie w rękach Habsburgów, ale generalnie zapowiadają pewien taki oddech dla państwa jagiellońskiego i w tym kontekście ten dość egzotyczny mariaż, wydaje mi się, zostaje konkludowany. No bo jak patrzymy sobie na polskich królów, to oni brali żony bardzo często właśnie z rodziny Habsburgów. Tak. Pojawiały się inne, ale z pobliskich krajów, zwłaszcza wcześniej u Piastów. Tak. Natomiast no, Włoszka jest jedna na polskim tronie. Włoszka jest jedna, no potem możemy Ludwiką Marią jeszcze się no tak, radować, prawda? Włosko-francuską żoną. No ale to już są późniejsze czasy. Przybywa ta Bona, robi wielkie wrażenie. I ten orszak, i ona, i na królu robi wrażenie. Król ją przytula od razu i podobno po nocy poślubnej jakieś bogate dary jej wysyła. Jest chyba bardzo szybko zauroczony młodą żoną. No dobrze, zaczyna dobrze, ale dosyć szybko jej obraz się zmienia. I to zmienia się diametralnie. Coś spowodowało to, że ten obraz ładnej, królowej, pięknej kobiety, nie wiem, takiej królowej do podziwiania i kochania znika. No, pewnie odpowiedź brzmi samodzielność, ambicje polityczne, gotowość, czy też szukanie sprawczości, która była cechą tej osoby, ponieważ ganił mnie pan za przywoływanie jego orszaku, więc będę próbował... A nie ganiłem, tylko powiedziałem, że przyjdzie na to walczyć. Czas. Proszę, teraz. Bo wydaje mi się to ważne i ciekawe, że w tym orszaku pojawiają się przedstawiciele różnych takich dość nowoczesnych zawodów. Ja z kolei patrzę na moją ściągawkę, żeby się nie pomylić. Giovanni Andrea de Valentinis, prawnik z Ferrari, lekarz Alessandro Pezenti, muzyk, organista i tak dalej, tak dalej. Nie będę ich tutaj mnożył, ale jeszcze pojawiają się Carlo i Gaspare Gucci z Florencji, czyli zajmujący się handlem oraz w przyszłości dzierżawieniem żób, czyli solnych. czyli nowoczesne działania w sferze gospodarczej. I mnie się wydaje, że Bona, może od nich, może sama z siebie, przejęła trochę takich ambicji, żeby uczynić władzę królewską silniejszą, żeby stworzyć dla niej podstawy gospodarcze w postaci dóbr, które dokupi i którymi będzie sprawnie zarządzała. Oj, tym to się naraziła i masie szlachty, i magnaterii, bo ona na przykład odzyskiwała królewszczyzny, często nielegalnie zagarnięte. No robiła to też, umówmy się, bez białych rękawiczek, brutalnie często i czasem zarzucano jej, że z naruszeniem prawa, ale rzeczywiście z punktu widzenia państwowego, a król to państwo jednak cały czas, wtedy tak. To było działanie na dobro, dla dobra państwa, natomiast nie dla dobra możnych. No więc musiało to jakoś tam denerwować ludzi przyzwyczajonych do innego rodzaju uprawiania polityki, prawda? Uprawiania bardziej na zasadzie pewnych więzi politycznych, czy też takich wczesnych stronnictw, czy koterii możnowładczych, bo jeszcze przecież nie magnackich. Więc myślę, że to jest jedna sprawa, a druga to jest ta jej właśnie samodzielność. No, wracam do tych relacji pomiędzy mężczyznami a kobietami, które wszystko wskazuje na to, w polskich realiach były te kilka kroków wstecz w stosunku do tego, czego Bona mogła oczekiwać. I stąd taka, wydaje mi się, skłonność do oskarżeń pod jej adresem, bo oskarżenia można rzucać, nie trzeba ich udowadniać, a one zyskują z kolei posłuch. Więc one są multiplikowane i w związku z tym stanowią groźną broń po dziś dzień, prawda? Tak, no, a wtedy to chyba się naprawdę zaczyna ta publicystyka. To jest temat w ogóle na osobny podcast, osobną historię, osobną audycję. Powiem tylko a propos tego właśnie, od tego rządzenia. Królowa, to też jest cytat oczywiście współczesny, królowa stała się wszechpotężną i odebrała wszelką powagę swemu mężowi i innym dostojnikom. Także odgrywa podobną rolę jak regentka we Francji. Pisano z oburzeniem publicystycznie. No właśnie, bo z jednej strony mamy tę całą masę tych panegirystów, ciągle jeszcze na początku jej pobytu bardzo aktywnych, prawda, że się Polacy uczą od niej różnych wspaniałych rzeczy. Pietro Aretino, nie wierzymy mu, ale że się nauczyli ogłady i pozbyli nawyku pijaństwa, prawda. Stanisław Orzechowski pisze, że i kulturę włoską przejęli, i naukę grecką. Mam ten cytat, to na chwilę, a to proszę przeczytać. Od ciebie nauczyli się Polacy wytwornych ubiorów, szlachetnej uprzejmości i przestrzegania grzeczności, a przede wszystkim twój przykład trzeźwości uwolnił ich od pijaństwa. No. Tej szlachetnej uprzejmości, to tak się zastanawiam nad tym. Ale ten przykład trzeźwości, który ma zwalczyć pijaństwo w naszym narodzie, to zabawne. Gdyby tylko królowa nie piła, to dalej wszyscy by nie pili. To wydaje mi się dość naciągane. Ale też jest taka też często cytowana uwaga sekretarza nuncjusza komendanego, chyba Fulvia Ruggieriego, który pisze, że pod wpływem Bony ludzie zaczynają się budować po miastach. Ja w tym widzę taki właśnie sygnał delikatny, że jest wpływ kulturowy, który powoduje, że to miasto jednak w realiach Rzeczypospolitej źle traktowane i usuwane na margines staje się tym miejscem, gdzie się warto pokazać, warto zbudować i tak dalej. I to jest przypisane przez papieskiego dyplomatę oddziaływaniu Bony. Temu bym dość zaufał, bo pisze to Włoch na temat i taki niekoniecznie za Boną przepadający. Dobra, to już wiemy, że Bona rządzi się. I rządzi krajem. I tego Polacy nie mogą ścierpieć, tym bardziej, że ukrócone są ich przywileje. Ale jest dużo ważniejszy i dużo mocniejszy zarzut trucicielstwa. Mówiliśmy o tym już w tej tam poprzedniej części przed piosenką. No bo tak, mówi się o tym, że miała udział przy wyeliminowaniu dwóch ostatnich książąt mazowieckich, co spowodowało na koniec przyłączenie Mazowsza do Polski, ale to jest jeszcze nic. Zygmunt August, jej do pewnego momentu ukochany, a potem wręcz odwrotnie syn, jedyny syn, pośrednio zarzuca, że ona otruła jego dwie małżonki, Elżbietę Habsburżankę oraz Barbarę Radziwiłłównę. No i co ja mam biedny powiedzieć? Nie wiem, nie badałem, jak zacytuję profesora Małowista. Chyba nie da się nawet zbadać do końca. Znaczy, to jest jakby uczucie Zygmunta Augusta do Barbary Dziwiłówny, to jedna z ważniejszych uczuć w naszych dziejach, prawda? O ogromnych konsekwencjach politycznych. Natomiast jakie były te relacje wewnątrz rodziny i na ile mogło to skłonić Bonę aż do takiego kroku? Ja wątpię. Znaczy, te kobiety umierały wtedy w różnych kontekstach często w młodości, więc... Elżbieta była chora, Barbara też była chora, nie do końca wiemy na co, ale to są poświadczone historie. No właśnie, więc raczej jeśli miałbym jakieś prawdopodobieństwo przypisać legendzie trucicielstwa, to bym powiedział, że to Bonę otruto. Bonę na pewno prawie, no, niemal na pewno otruto. Prawie, natomiast czy ona to robiła, to ja pozostaję tutaj człowiekiem. A z księżętami płockimi jest taka dziwna historia, bo pojawia się ten aptekarz, Wenecjanin, który najpierw ucieka, potem dostaje list żelazny od Zygmunta Starego, wraca na dwór, a jest zamieszany gdzieś tam, śmierdzi to na kilometr. Ta historia akurat dosyć mocno brzydko pachnie, znaczy, natomiast oczywiście dowodów nie ma. Zgoda, że i Janusz, prawda, i Stanisław wcześniej, umierają w takiej sekwencji dość krótkiej i że ma to takie właśnie konsekwencje, jakich pan mówi. W occie się pojawia, po którym nagle znika jeden z nich. A tu nagle wreszcie Mazowsze dołącza do Polski, co bardzo jest trudno dzisiaj wytłumaczyć studentom, że Mazowsza kiedyś nie było w Polsce. A tam zresztą była taka historia, że tak naprawdę Bona trochę ostrzyła pazurki na to, bo chciała ją... Po pierwsze synowi chciała przekazać jako udzielnemu księciu, żeby umocować jego władzę, a po drugie na koniec to ona tam się przeprowadziła, to ona była taka trochę księżną Mazowsza, jak już się na tyle poróżniła z synem, że musiała się wyprowadzić z Wawelu po śmierci Zygmunta Starego. To prawda, ale to jest ten wątek, który się bardzo powtarza potem w następnych czasach, aż do Jakuba Sobieskiego i tak dalej, mianowicie chęci wzmocnienia władzy królewskiej i znalezienia jakiegoś mini księstwa, które byłoby dziedziczne i które byłoby antidotum na ten system demokratyczny, elekcyjny i tak osłabiający władzę królewską, i na to szlachta zawsze reaguje bardzo kwaśno. Jeszcze kończąc ten wątek trucicielstwa, zacytuję list Zygmunta Augusta, przypomnijmy, jedynego syna Bony Sforcy, w momencie, kiedy już są pokłóceni, kiedy Bona mieszka już na Mazowszu, do Mikołaja Czarnego Radziwiła, postaci jego bardzo bliskiej, związanej z Barbarą. Teraz nie pamiętam, czy to jest brat, czy brat stryjeczny, bo nie pamiętam, czy Rudy, czy Czarny był bratem rodzonym, ale zacytuję list. Panie wojewodo, jaką do Gomolina wziął był rękawicę, iż gdyby jej mość nam jej jaki pierścień dała, żebyśmy byli w rękawicy od jej mości wzięli. Teraz mieliśmy w ręku chustę, owaby nam była jej mość dała jaki pierścień. Pokazuje to, że Zygmunt August zaczyna mieć jakąś taką manię prześladowczą, bojąc się, że matka otruje syna nawet. No ale mi się wydaje, że Zygmunta Augusta te jakieś takie kłopoty emocjonalne powodowały, że mógł mieć takie okresy tego rodzaju myślenia. Jest taka bardzo ciekawy opis takiego nuncjusza Berarda Bongiovanniego z 1561 roku i tam Zygmunt August się pojawia jako człowiek, który się kryje w Wilnie, ucieka na Litwę, żeby ta szlachta niedobra polska nie patrzyła mu na ręce, nie obserwowała go stale. Kreowany jest na takiego człowieka, który jakby boi się swoich poddanych. Trudno mi to zweryfikować, ale cytuję to, bo to jest znowu ciekawy tekst takiego zewnętrznego obserwatora. No i ten epilog a propos trucicielstwa to jest ta historia już z Bari, kiedy Bona wyjeżdża z kraju, próbuje urządzić sobie życie, próbuje w ten świat włoski znowu wejść. No i ginie od trucizny najprawdopodobniej, a na pewno od zdrady, być może swojego kochanka. A najpierw wywozi skarby. I wywozi skarby, tak. Ponieważ pan lubi wytykać różne rzeczy, więc wywozi skarby. Tego nikt nie zweryfikował, ale tak sobie ludzie powtarzali, prawda? W kolejnych stuleciach i te skarby rosły. Ale rzeczywiście zmuszenie, czy też stworzenie takiej sytuacji, że ona się decyduje na wyjazd z powrotem do Bari, to jest 1556 rok, jeśli dobrze pamiętam, bo potem zaraz umiera, to musiało być bardzo niedobrze między matką a synem i ona szuka tego swojego miejsca, próbuje odzyskać Bari i Rossano, czy też jakby przypomnieć o swoich prawach do tych księg. Odzyskuje je nawet. A tam Hiszpanie po prostu, król hiszpański i tak dalej, więc ona jakby... To odzyskanie nie jest w pełni skuteczne i myślę, że tutaj warto wspomnieć o tych sumach neapolitańskich tak zwanych, które się z nią wiążą, że ona po powrocie pożycza królowi hiszpańskiemu Filipowi II 430 000 dukatów. Duża suma. Niewyobrażalna suma. Niewyobrażalna. Jakby chcąc, wydaje mi się, kupić tym stabilność swojej pozycji na południu Włoch, co jej się właśnie, jak pan słusznie mówi, nie udaje. Natomiast zostaje tutaj nam taka historiograficzna historia owych sum neapolitańskich, których, jak wiadomo, nigdy nie udało nam się odzyskać. Od dwóch wieków procesów albo nawet odzyskiwaliśmy procenty tam zapisane na jakichś komorach celnych w tamtejszym rejonie przez pewien czas, ale chcę podkreślić, poza tym, że możemy mieć dzisiaj pretensje do Burbonów hiszpańskich, żeby nam oddali te pieniądze, ale może nie oddadzą. Natomiast to, co się było pozytywnego z tej całej historii wynikało, to taki bodziec dla powstania polskiej służby dyplomatycznej. Służba dyplomatyczna nie była naszą mocną stroną. Byliśmy zacofani, jeśli o to chodzi. Natomiast konieczność negocjowania tam gdzieś w Neapolu, w Bari kwestii sum neapolitańskich powodowała, że mieliśmy tam przez kilka dziesięcioleci stałych reprezentantów i oni pełnili funkcję takich mini ambasadorów. Łukasz Starowiejski, to jest program Historia bez tabu, czyli czego nie uczą w szkołach. Moim gościem cały czas profesor Wojciech Tygielski z Uniwersytetu Warszawskiego. No to na koniec porozmawiajmy o tym wpływie włoskim, mimo że jeszcze mam dużo pytań na temat Bony, ale porozmawiajmy o tych Włochach, którzy przyjechali. Przyjechało ich mnóstwo i tak się mówi w Polsce, że jakby ci Włosi w Polsce to byli od Bony, ale to nie jest prawda. To nie jest tak, że Bona zaczęła, że wcześniej to nie było nikogo. Oczywiście, że nie zaczęła, bo dwór Jagiellonów wcześniej istniał i był jakoś tam atrakcyjny. Obyczaje intelektualistów, profesorów uniwersytetu, żeby szukać swojego miejsca w Europie, były wcześniejsze i czasem zdarzało się, że Kraków był tym miejscem, do którego zmierzali, więc, ale na pewno przybycie Bony i jej panowanie no, było jakąś cezurą, bodźcem, to kilkadziesiąt lat tej obecności i rzeczywiście poza tymi ludźmi, którzy z nią przyjechali, wydaje mi się, że ci, którzy przyjechali, potrafili się w tych realiach naszej Rzeczpospolitej znaleźć i dzięki temu, znowu przykład, zachęcali następnych. I to powodowało, mój konik, słusznie pan tak na to wskazuje, mianowicie pewną interesującą rolę cywilizacyjną tych imigrantów, prawda? Że mieliśmy okres w swoich dziejach, kiedy jesteśmy nie emigrantami, tylko przyjmujemy imigrantów. No dzisiaj to nas mniej dziwi, prawda? Teraz mamy znowu ten okres. Tak, ale jakby za mojej młodości było zupełnie oczywiste, że to my jeździmy za pracą i chlebem gdzie indziej, a do nas raczej mało kto przyjeżdża. I wtedy rzeczywiście ta Rzeczpospolita, pytanie dlaczego, dawała pewne możliwości dla ludzi wykształconych, posiadających pewne kwalifikacje i potrafiących znaleźć swoje miejsce w tym organizmie państwowym, który był organizmem bardzo dużym i w związku z tym słabo scentralizowanym. Przypomnijmy, że Polska wtedy liczyła, Polska i Litwa liczyły około 800 000 kilometrów, a księstwo Neapolu największe miało 150 000 kilometrów mniej więcej. Jeśli chodzi o teren, jeśli chodzi o zaludnienie, to się te proporcje absolutnie odwracają. Natomiast rzeczywiście to było miejsce... No, dla takich wykształconych Włochów bardzo możliwe, że bardzo dobre miejsce do tego, żeby właśnie się wybić ponad przeciętną. Filip Kalimach to akurat był człowiek, który się wybił na ponad przeciętność wcześniej, ale to jest pierwszy Włoch, którego naprawdę dobrze znamy. Był nauczycielem dzieci Kazimierza Jagiellończyka po Janie Długoszu. No ale potem przyjechali kupcy, artyści, przedsiębiorcy, tam można by wymieniać, ale może wymieńmy te takie najważniejsze ich dokonania. Znaczy kupcy to tworzą pewien oddzielny typ społeczny, bo oni po prostu robią interesy i oni znajdują tutaj rynek zbytu, co też świadczy o tym, że szlachta nasza na tyle się dorabia na folwarku i uprawie zboża, że jest w stanie tym swoim żonom kupować te jedwabie, które tamci przywożą. Więc to jest w sumie jakiś spójny spójny obraz. Natomiast jest taka grupa różnych ludzi, golibrodowie, lekarze, uczeni, którzy są nie tak liczni. No, architekci oczywiście, budowniczowie, trochę malarzy, choć tu jest słabiej, trochę rzeźbiarzy. Tych profesji jest bardzo dużo, ale to, co wydaje mi się ciekawe, to jest to, że Włosi odgrywają sporą rolę w naszej dyplomacji. Mianowicie dzisiaj jest nie do pomyślenia, że poddany innego monarchy, czytaj obywatel innego kraju, mógłby być naszym dyplomatą. To jest nie do pomyślenia. Natomiast jeszcze pamiętam za dawnych czasów mecenas de Villion, który miał żonę chyba Brytyjkę, został ambasadorem w Anglii i z tego powodu tuż po odzyskaniu wolności jeszcze zarządu mazowieckiego to stwarzało poważne problemy protokolarne. No więc wtedy tego czegoś takiego nie było. Wtedy służenie dwóm różnym panom było czymś zupełnie naturalnym. Byli ludzie, którzy oferowali swoje usługi dyplomatyczne i informacyjne. I Włosi na tym polu byli świetni. No, chociażby cała dyplomacja papieska była w dużej mierze oparta na Włochach, a oni czasami byli dyplomatami Watykanu, czasami innego państwa, czasami cesarza. Tak, tutaj proszę mi wybaczyć, poprawię nie Watykanu, tylko Rzymu. Rzymu, oczywiście, że Rzymu. Pamiętam poprzednią naszą rozmowę, jeszcze ja zupełnie innym miejscu. Jestem uparty, konsekwentny. Może wbiję do głowy redaktora, profesor coś. Watykan, jedno ze wzgórz, prawda, tak, i jedno z miejsc, ale nieoczywiste wtedy jeszcze. Natomiast rzeczywiście ta papieska dyplomacja ma ogromne znaczenie, bo jest zorganizowana nowocześnie, sprawnie, produkuje mnóstwo papierów, informacji na temat miejsca, w których rezyduje dany nuncjusz, bo tak się ten ambasador nazywał. Więc, ale też chodzi, bardzo mnie interesuje zawsze, że nasi wazowie, bo to za wazów mamy udokumentowane, bardzo chętnie korzystają z usług Włochów jako swoich wysłanników, ambasadorów. Ale to jest 100 lat później. Bardzo chętnie o tym porozmawiam. Natomiast wróćmy jeszcze do tej pierwszej części renesansowego włoskiego najazdu. Z takich rzeczy bardzo istotnych to przebudowa Wawelu na przykład. To przecież Francesco Fiorentino, Franciszek Florentczyk, jak mawiano o nim w Polsce, przebudował Wawel. Ale na przykład Włochom zawdzięczamy pocztę. O tak, Prospero Provana jest taki pierwszy dzierżawca poczty za Batorego, który stworzył sieć połączeń pocztowych Kraków-Rzym z oczywistymi przystankami w Wiedniu i w Wenecji. I to była pierwsza profesjonalna poczta, która rzeczywiście funkcjonowała i która przez pewien czas, ale krótki, przyznaję ze smutkiem, utrzymywała się. Potem się okazało, że ponieważ właśnie nuncjusze papiescy, którzy byliby naturalnym klientem takiej poczty, stworzyli własny system pocztowy, kurierów, którzy działali na rzecz tej konkretnej instytucji. I rzeczywiście potem ta poczta miała pewne kłopoty finansowe, ale znowu w XVII wieku, od którego pan mnie odgania, rozwinęła się na takie linie, łącząc jeszcze Wilno i Gdańsk z tym głównym nurtem prowadzącym do Włoch. Więc to na pewno jest włoska zasługa. Zresztą Zygmunt August nakazał stworzenie tej poczty. Tak. To znowu byśmy musieli wrócić trochę do Bony i tej historii większych kontaktów polsko-włoskich. Ale to też już chyba nie zdążymy o tym porozmawiać zbyt długo. Mamy jeszcze kogoś ciekawego, jakiegoś ciekawego Włocha. Ale musi być z XVI wieku? No najchętniej z czasów Bony, ale proszę. To ostatnie słowo dla profesora. Łaskawy redaktor, to jeszcze, bo chcę powiedzieć, bo to też jest ważne, prasa. Mianowicie początki prasy można wiązać z Włochami. Był taki Hieronim Pinocci, który stworzył pierwszą naszą gazetę Merkuriusza Polskiego i pierwszy wpadł na pomysł, że warto publikować takie informacje, które są korzystne dla dworu. Czyli bardzo nowoczesne myślenie o oddziaływaniu takich prasy na społeczeństwo i z pewnym pomysłem politycznym. To jest połowa XVII wieku, więc bije się w piersi, że aż tam mnie pognało. Natomiast w tych renesansowych rzeczach jeszcze pozostaje ciekawa sprawa sukcesji po Zygmuncie Augustie i roli ewentualnych wzorców politycznych w trakcie przygotowywania pomysłu na to, co się wydarzy po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta, a że ona będzie bezpotomna, to już od pewnego czasu wiedziano i jestem pełen szacunku dla tego spokoju uformowania się nowej, takiej jakby ustrojowej formy, powtórzę to słowo, w tak skomplikowanym momencie i przy tak skomplikowanym podmiocie, jakim była korona, Litwa, Prusy, Róż. No, po pierwsze skomplikowany kraj, skomplikowana sytuacja wyznaniowa, skomplikowana sytuacja narodowościowa. I kto w tym maczył palce? No właśnie jeszcze, znaczy nazwiska nie znamy, ale jest podejrzenie, że takie teksty miały coś wspólnego z działaniami sekretariatu Zygmunta Augusta, w którym Włosi są dość intensywnie obecni. Więc to jest jeszcze taki jeden z tematów, który wydaje mi się jest do prześledzenia. Matki Włoszki nie lubił, ale urzędników włoskich i owszem doceniał. Bo mieli swoje kwalifikacje. Zostańmy tutaj, postawmy tutaj kropkę, taką klamrę do tego naszego dzisiejszego programu, otwierając jednocześnie takie okienko, że to wrócimy do tych tematów polsko-włoskich. Profesor Wojciech Tygielski, jak słyszą Państwo, mają mnóstwo takich historii i na pewno jeszcze sobie je wymyślimy, żeby opowiedzieć o tym w historii bez tabu, czyli tego nie uczą w szkołach. Profesor Wojciech Tygielski, jak to szybko minęło, 40 kilka minut. Bardzo dziękuję. Mnie też. Uniwersytet Warszawski. Ja się nazywam Łukasz Starowiejski i mówię do usłyszenia.